Dzień dobry Państwu. Nazywam się Zdzisław Golda i będę towarzyszył Państwu w trakcie dzisiejszego wykładu. Zaczynamy dziś kolejną edycję naukowych czwartków z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam oglądających nauczycieli i uczniów, a także naszych stałych sympatyków. Niezwykle ciekawy wykład zatytułowany Dlaczego złoto jest żółte, czyli efekty relatywistyczne w chemii i fizyce atomowej, wygłosi pan doktor habilitowany Jacek Bieroń, który jest profesorem UJ i pracuje w Zakładzie Optyki Atomowej Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się teorią atomu. W ramach współpracy z fizykami z konsorcjum Computational Atomic Structure konstruuje i rozwija programy komputerowe służące do modelowania elektronowej struktury atomów i jonów. Zajmuje się m.in. badaniem łamania symetrii dyskretnych w układach atomowych, poszukiwaniem elektrycznych momentów dipolowych, obliczeniami struktur elektronowych w atomach superciężkich oraz oddziaływaniami powłok elektronowych z momentami elektromagnetycznymi jąder atomowych. W wolnych chwilach zaś tłumaczy książki popularnonaukowe. Zanim oddam głos panu profesorowi, pragnę zaznaczyć, że oglądający nas internauci mogą zadawać pytania na czacie, na które po zakończonym wykładzie profesor Bieroń państwu odpowie. A teraz już zapraszam profesora Bieronia do wygłoszenia wykładu. Bardzo proszę. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Gdy pan profesor Golda poprosił mnie o wygłoszenie tego wykładu, miałem poważne wątpliwości, czy potrafię przedstawić to w taki sposób, żeby był zrozumiały dla szerokiej publiczności. Państwo sami ocenicie w trakcie albo po wykładzie, czy mi się to udało. Będę się starał powiedzieć o tym, że mechanika kwantowa i teoria względności, dwie najważniejsze teorie fizyczne, odkryte prawie równocześnie około 100 lat temu, opisują w zasadzie dwie odrębne rzeczywistości. Mechanika kwantowa opisuje zjawiska w mikroświecie, atomy, cząsteczki chemiczne, kryształy, zjawiska w świecie mikro. Natomiast teoria względności, tak jak się ją uczy i tak jak my ją uczymy i tak jak Państwo się z nią zapoznacie prędzej czy później, opisuje zjawiska w bardzo dużej skali, w skali kosmologicznej, astronomicznej. Natomiast to, co ja chcę powiedzieć, to spróbuję pokazać, opisać kilka zjawisk, do opisu których musimy użyć równocześnie mechaniki kwantowej i teorii względności. I no, oczywiście tytuł, Dlaczego złoto jest żółte, to jest taki jakby troszkę chwyt reklamowy z mojej strony. Będę się starał opowiedzieć, dlaczego srebro jest białe, a złoto jest żółte i że to ma jakiś związek z teorią względności. I ta wersja wykładu jest skróconą w znacznym stopniu i troszeczkę uproszczoną wersją wykładu, które zwykle ja wykładam na czwartym i piątym roku specjalizacji fizyki atomowej. To ASTHE to jest skrót od angielskiego wyrażenia Atomic Structure Theory. Ale tak jak powiedziałem, starałem się to na tyle uprościć, żeby było zrozumiałe dla wszystkich słuchaczy. I tu muszę zrobić jeszcze jedno bardzo poważne zastrzeżenie. Otóż to wszystko to nie jest mój pomysł. Pomysłodawcą zarówno całej tej idei, jak i z samego seminarium jest mój przyjaciel, profesor Pekka Pykke z Uniwersytetu w Helsinkach. I tym samym chciałbym oddać honor i zwrócić uwagę na jego współudział, a właściwie główną rolę w tym wszystkim. Zacznijmy od takiej prostej demonstracji. Mamy dwóch obserwatorów. Jeden będzie nieruchomy, a drugi będzie się poruszał, albo możemy powiedzieć, że mamy pojazd poruszający się po jakiejś ulicy i stojącego na poboczu
takiego zielonego misia. I obu tych obserwatorów umieścimy na transporterze. Jeżeli koparka porusza się z prędkością 2 km na godzinę, a pas transmisyjny porusza się z prędkością 3 km na godzinę, to jeżeli położymy koparkę na pasie, to z jaką prędkością koparka oddala się ode mnie? Koparka z tą swoją prędkością 2 jedzie po transporterze, który ma prędkość 3, to jaka jest prędkość koparki względem nieruchomego zewnętrznego obserwatora, czyli na przykład mnie albo kogoś, kto tutaj obok stoi? No i oczywiście najprostsza odpowiedź, którą wszyscy znają, jest taka, że to jest, że V, czyli prędkość względem zewnętrznego obserwatora tej koparki, to jest V1 plus V2, czyli prędkość koparki plus prędkość transportera. W rzeczywistości jest inaczej. Otóż nasz świat jest tak zaprojektowany przez twórcę, że jak dodajemy takie dwie prędkości, to oprócz V1 plus V2 w liczniku mamy jeszcze takie wyrażenie w mianowniku 1 plus iloczyn V1 V2 podzielone przez C kwadrat. No i teraz uwaga, gdyby V1 i V2 były równe 0, to mianownik byłby równy 1, ale wtedy nic się nie porusza. Natomiast jeżeli obie te prędkości V1 i V2 są różne od zera, to w liczniku mamy V1 plus V2, ale w mianowniku mamy coś, co jest troszeczkę większe od jedności. I w rezultacie ta prędkość nie jest równa V1 plus V2. I teraz uwaga. My wszyscy żyjemy w świecie tu na Ziemi, w którym te prędkości V1 i V2 są bardzo małe w porównaniu z prędkością światła, z tym mianownikiem. Tutaj macie Państwo u samej góry ekranu prędkość światła w metrach na sekundę, to jest około 300 tysięcy kilometrów na sekundę, a poniżej są prędkości obiektów, które są, powiedzmy, wytworami naszej cywilizacji, czyli samolot odrzutowy, rakieta. Prędkość ucieczki z Ziemi wynosi 11 km na sekundę. Najszybszy obiekt, który nasza cywilizacja zdołała wytworzyć, czyli taki próbnik Helios 2, porusza się, nie wiem czy nadal, ale jakiś czas temu poruszał się w stosunku do Ziemi z prędkością 70 km na sekundę. A na samym dole mamy prędkość, z jaką nasze Słońce obiega środek Drogi Mlecznej. No i proszę zwrócić uwagę, że ta prędkość Słońca względem centrum Drogi Mlecznej, 200 km na sekundę, to jest około troszkę mniej niż 1 promil prędkości światła. Więc jedna tysięczna to jest proporcja między prędkością Słońca a prędkością światła. Jeżeli popatrzymy teraz na ten ułamek, tam jest V1 i V2, a w mianowniku jest C kwadrat, no to jedna tysięczna podniesiona do kwadratu to jest 1 milionowa. Więc ta, i teraz uwaga, relatywistyczna poprawka do prędkości Słońca względem Drogi Mlecznej to jest około 1 milionowej. To jest bardzo mała liczba, którą astronomowie oczywiście potrafią zmierzyć i zobaczyć, ale w przypadku tych wszystkich pozostałych obiektów to nawet nie jesteśmy w stanie tego zmierzyć. Ale mimo wszystko, i to jest najważniejszy moment, znaczy najważniejszy wniosek z tej prostej demonstracji, wszystkie obiekty poruszające się z niezerowymi prędkościami podlegają tej regule, relatywistycznej regule dodawania prędkości. I nie tylko to, z mojego punktu widzenia, albo raczej z punktu widzenia tego wykładu, istotne są jeszcze dwie inne rzeczy. Otóż nie tylko prędkość dodajemy w taki trochę nietypowy sposób, ale także inne wielkości fizyczne są inne w ramach teorii nierelatywistycznej, którą możemy z grubsza nazwać teorią Newtona, a inne w ramach teorii relatywistycznej. No i na potrzeby mojego wykładu będziemy, chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali,
że oprócz tych różnic w dodawaniu prędkości zachodzą też takie zjawiska, że masa obiektu poruszającego się z jakąś prędkością względem obserwatora się zmienia. Im szybciej coś się porusza, tym większą ma masę, ponieważ ten mianownik w tym ułamku w lewym dolnym rogu ekranu staje się coraz mniejszy w miarę jak rośnie prędkość. I jeszcze jedna istotna rzecz, jeżeli to Słońce porusza się wokół środka Drogi Mlecznej z tą prędkością 200 km na sekundę, w teorii nierelatywistycznej oznaczyłem go literką R0, natomiast w teorii relatywistycznej, czyli tak jak jest naprawdę, ten promień jest mniejszy od promienia nierelatywistycznego. I to jest w zasadzie te dwie rzeczy, to znaczy ta zmiana masy i ta zmiana promienia, to są dwie istotne rzeczy, które chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali przez najbliższe kilka folii. Teraz troszeczkę przeskoczymy i zrobimy małą dygresję, mianowicie chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Mechanika kwantowa, o której już powiedziałem, że opisuje świat w mikroskali, dostarczyła nam także bardzo wiele różnych wytworów naszej cywilizacji, komputery, telekomunikacja, kuchenki mikrofalowe, mnóstwo różnych innych artefaktów naszej cywilizacji zawdzięczamy temu, że 100 lat temu poznaliśmy teorię, na którą mówimy mechanika kwantowa. I ona ma mnóstwo różnych praktycznych zastosowań w naszym codziennym życiu. Podobnie jest z teorią względności, aczkolwiek może nie tak dużo. I jednym z praktycznych zastosowań tego, że znamy teorię względności, jest tak zwany system GPS, czyli system umożliwiający lokalizację, no, zazwyczaj samochodu na powierzchni Ziemi. Dzięki temu, że wokół Ziemi krążą satelity, które także podlegają tej teorii relatywistycznej, co oznacza, że promień ich orbity jest troszkę inny w teorii relatywistycznej, a troszkę inny w teorii nierelatywistycznej. Prędkość jest inna w teorii relatywistycznej i troszkę inna w teorii nierelatywistycznej. I tak naprawdę mamy tam do czynienia z trzema, to się nazywa efektami relatywistycznymi. Ja tu je mam wszystkie wyświetlone na ekranie, które powodują, że żeby poprawnie układ GPS w telefonie komórkowym odczytał czas z zegara atomowego, który jest umieszczony na tej satelicie, to trzeba do odczytu tego zegara atomowego dodać tak zwane poprawki relatywistyczne. I ja nie będę ich omawiał, bo to jest temat na wykład na studiach doktoranckich, ale chcę tylko zwrócić uwagę na ten istotny fakt, że gdybyśmy nie znali teorii relatywistycznej i opisywali system, czy projektowali system GPS w ramach teorii nierelatywistycznej, to błąd odczytu w telefonie komórkowym z takiego zegara atomowego z satelity kumulowałby się w taki sposób, że po kilku godzinach odczyt różniłby się od poprawnego o kilka kilometrów. Więc to w widoczny sposób ilustruje fakt, że mamy praktyczne zastosowanie teorii relatywistycznej. I teraz wrócimy znowu do tego skrócenia orbity. Z Wikipedii ściągnąłem takie animacje, które ilustrują ten fakt, o którym już mówiłem, mianowicie to, że poruszający się obiekt ma inny wymiar niż obiekt nieruchomy. Ta rakieta u góry, poruszająca się bardzo powoli, z punktu widzenia obserwatora zewnętrznego, czyli powiedzmy mnie, ma mniej więcej taki sam wymiar, jaki miałaby, gdyby ktoś na pokładzie tej rakiety ją zmierzył. Natomiast te rakiety u dołu ulegają czemuś, na co mówimy lorentzowskie skrócenie relatywistyczne.
to zostało nazwane od nazwiska fizyka Henryka Lorentza. I oczywiście w makroskopowym świecie to jest trudno zaobserwować i zmierzyć, ale w mikroświecie fizycy bardzo często, właściwie non-stop, się zderzają z takimi sytuacjami, kiedy cząstki biegnące z bardzo dużymi prędkościami ulegają lorentzowskiemu skróceniu. I tu mamy taki obrazek, który ilustruje fakt, że jeżeli w akceleratorze w CERN-ie rozpędzimy jakąś cząstkę, na przykład ostatnio tam rozpędzamy jony ołowiu, do jakiejś bardzo dużej prędkości, tu Państwo macie takie cztery przykłady, gdzie prędkość jest od lewej licząc równa zeru, potem jest około połowy prędkości światła, a po prawej stronie mamy cząstkę, która porusza się prawie z prędkością światła. I ona ulega tak potężnemu lorentzowskiemu skróceniu wzdłuż kierunku poruszania się, że fizycy nie mówią na taką cząstkę cząstka, tylko mówią naleśnik. Henryk Anton Lorentz został w pewnym sensie upamiętniony nie tylko za to, ale za wiele innych rzeczy. W ten sposób, że w miejscowości Lejda jest taki budynek koło stacji kolejowej, gdzie zostało to zilustrowane na ścianie tego budynku. No i teraz uwaga. Ja będę dzisiaj cały czas używał tego pojęcia efekty relatywistyczne. I to należy dobrze zrozumieć. Mianowicie fizycy zazwyczaj, jak używają pojęcia efekt, to mają na myśli taką sytuację, że możemy wziąć rakietkę ping-pongową, wziąć piłeczkę ping-pongową, no i to się nazywa efekt Magnusa. I to jest realny fizyczny efekt, to znaczy można tej piłeczce nadać rotację i wtedy ona zakręca, a można nadać jej rotację w przeciwną stronę i ona wtedy zakręci w przeciwną stronę, a można jej w ogóle nie nadawać rotacji. I to, czy ona zakręca, czy nie zakręca, to my na to mówimy efekt, fizyczny efekt. Natomiast jeżeli fizycy mówią efekty relatywistyczne, ja celowo umieściłem to w cudzysłowie, to to tak naprawdę nie jest fizyczny efekt z bardzo prostego powodu. Otóż my nie możemy sobie dowolnie wybierać, czy jesteśmy w teorii relatywistycznej, czy jesteśmy w teorii nierelatywistycznej, ponieważ dobrze wiemy, że cały nasz świat jest rządzony, rządzą nim prawa relatywistyczne. W związku z tym tylko ten model relatywistyczny jest fizycznie poprawny, natomiast to, na co ja będę mówił, model nierelatywistyczny, jest przybliżony i jest tym lepszy, im mniejsze są prędkości, ale zawsze to jest model przybliżony. I dlatego mówimy, że efekt relatywistyczny to jest tylko taki pozorny efekt, ponieważ to jest różnica między poprawnym relatywistycznym opisem, a przybliżonym opisem nierelatywistycznym. Gdybyśmy chcieli swobodnie się poruszać między tymi dwoma modelami, tak jak tą piłeczką, tej piłeczce nadawaliśmy albo nie nadawaliśmy rotację, to musielibyśmy mieć możliwość manipulowania prędkością światła, czyli zmniejszania lub zwiększania prędkości światła. I gdybyśmy prędkość światła zwiększali nieustannie aż do nieskończoności, to przeszlibyśmy od modelu relatywistycznego do modelu nierelatywistycznego. Ale oczywiście prędkość światła to jest wielkość fizyczna, na którą my nie mamy żadnego wpływu, więc poruszamy się tak naprawdę wyłącznie w obrębie teorii relatywistycznych. No i teraz reszta mojego wykładu będzie dotyczyć porównania zjawisk, opisu zjawisk wykonanemu, porównania opisu wykonanego na podstawie teorii nierelatywistycznej. I w tym kontekście ja się tu odwołuję do nazwiska Erwina Schrödingera, który był jednym z kilku fizyków, którzy po raz pierwszy w latach 20. poprzedniego wieku sformułowali nierelatywistyczną wersję mechaniki kwantowej. A po prawej stronie mamy Paula Diraca, który 3 lata po Schrödingerze odkrył relatywistyczną wersję mechaniki kwantowej, albo jak to woli, relatywistyczną wersję równania
opisującego na przykład ruch elektronu wokół jądra atomowego. Więc będę wymiennie mówił teoria Schrödingera, teoria Diraka albo wersja nierelatywistyczna, wersja relatywistyczna. No i znowu teraz się musimy troszeczkę odwołać do takiej, powiedzmy, wiedzy z liceum. Otóż wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację, że mamy łyżwiarza na lodowisku, który wykonuje obrót wokół własnej osi i albo rozkłada szeroko ręce, albo je przyciąga do ciała i wtedy widzimy, że on albo trochę wolniej wiruje wokół swojej własnej osi, albo szybciej. A my tu mamy taką zabawkę, która ilustruje to samo zjawisko. To jest taka kulka na sznurku, którą ja się postaram teraz rozkręcić. Kulka się porusza po kręgu o promieniu około metra z określoną prędkością, ale w miarę jak skracamy promień obrotu, to widać, że prędkość rośnie zgodnie z zasadą zachowania momentu pędu. No i proszę zwrócić uwagę na następującą rzecz. W miarę jak się zmniejsza odległość tej kulki od osi obrotu, mówimy na to promień obrotu i to jest na tym rysunku oznaczone literką R, to zwiększa się prędkość. A to jest związane ze zasadą fizyczną, na którą fizycy mówią zasada zachowania momentu pędu, która mówi, że w takim prostym przypadku jak tutaj, albo w takim przypadku jak ten łyżwiarz, jedna wielkość fizyczna pozostaje niezmieniona. I tą wielkością fizyczną jest iloczyn masy tej kuleczki, promienia obrotu i prędkości, liniowej prędkości na konkretnej orbicie. I teraz proszę zobaczyć, że jeżeli zmniejszamy R, promień obrotu, to żeby iloczyn został zachowany, to musi się zwiększać V, czyli prędkość. I to się nazywa zasada zachowania momentu pędu. I ona obowiązuje zarówno w mechanice nierelatywistycznej, klasycznej, jak i w mechanice relatywistycznej, aczkolwiek wtedy zapis jest troszkę bardziej skomplikowany. I tak samo obowiązuje w mechanice kwantowej nierelatywistycznej i relatywistycznej, ale uwaga, w mechanice kwantowej jest jeszcze jedna rzecz. Otóż zawdzięczamy to fizykowi, który się nazywa Niels Bohr. On jako pierwszy sformułował tak zwaną starą teorię kwantów, w ramach której opublikował takie postulaty, na które obecnie mówimy postulaty Bohra. Muszę jeszcze zrobić dygresję. Będziemy teraz starali się, ja będę się starał, opisać atom wodoru w możliwie najprostszy sposób, tak żeby się wyłącznie skupić na tymżeż momencie pędu elektronu poruszającego się po orbicie w atomie wodoru. I ten rysunek w zasadzie tylko ilustruje fakt, że mamy jądro atomowe, a elektron może się wokół tego jądra atomowego poruszać po różnych orbitach. To są te czerwone okręgi, to są kolejne orbity, po których elektron wokół jądra się porusza. No i teraz uwaga, w ramach tej tak zwanej starej teorii kwantów Niels Bohr sformułował tak zwane postulaty Bohra. Ja się ograniczę tylko do jednego z nich. Otóż ten postulat mówi, że ten moment pędu, czyli iloczyn masy elektronu, promienia orbity elektronu wokół jądra i prędkości elektronu na orbicie, wzdłuż której on krąży, ten iloczyn musi być stały. To wynika z zasad mechaniki. A Bohr dodał do tego postulat, że ten iloczyn musi być wielokrotnością pewnej stałej fizycznej, która nazywa się stałą Plancka, w związku z czym on musi być równy albo h, czyli stała Plancka, albo 2, albo 3, albo dowolna naturalna liczba pomnożona przez stałą Plancka. I teraz, jeżeli to równanie połączymy z równaniem Coulomba,
które mówi o tym, że elektron jest przez jądro atomowe przyciągany siłą elektrostatyczną. To równanie mamy mniej więcej tutaj. I to równanie przekształcimy w taki sposób, że przekształcimy go w taki sposób, że w liczniku po lewej stronie zgromadzimy wielkości, które są związane z momentem pędu. Proszę zwrócić uwagę, moment pędu to jest masa razy prędkość razy promień. A tu mamy masę w kwadracie, prędkość w kwadracie i promień w kwadracie. Więc cały ten owal możemy zastąpić przez moment pędu. A moment pędu z postulatu Bohra wynika, że musi być wielokrotnością stałej Plancka, więc na najmniejszej podstawowej orbicie elektronu w atomie mamy tutaj po prostu kwadrat stałej Plancka. No i teraz jak się to z kolei przekształci w ten sposób, żeby wyodrębnić promień, to się okazuje, że promień orbity elektronu w atomie wodoru jest równy i prostemu ułamkowi, w którym mamy wyłącznie proste stałe atomowe. Stałą Plancka, E to jest ładunek elektronu, Z to jest liczba atomowa, która dla wodoru wynosi 1, dla helu 2, a dla ciężkich pierwiastków tak dochodzi do 118 obecnie. I mamy tam jeszcze odwrotność masy elektronu. I to jest bardzo ważne, ponieważ już wcześniej wspomniałem, że masa zależy od prędkości. Im większa jest prędkość elektronu w tym ruchu po orbicie, tym większa jest relatywistyczna masa elektronu. Więc ten promień zmniejsza się, gdy masa rośnie. I tutaj mam podobną matematyczną analizę wynikającą z zasady zachowania momentu pędu i z postulatu Bohra, ale tym razem policzymy, w cudzysłowie, bo to się samo liczy na ekranie, prędkość elektronu na podstawowej orbicie w atomie wodoru i znowu dochodzimy do takiego dosyć prostego wniosku, że ta prędkość to jest pewna kombinacja stałych przyrody, liczby atomowej, ładunku elektronu, stałej Plancka, prędkości światła. I doszło do takiej nieoczekiwanej koincydencji, której nikt się nie spodziewał, mianowicie te trzy wielkości, które są tutaj w tym owalu, okazało się, że ten iloraz to jest liczba bezwymiarowa, nie ma jednostek, tylko po prostu liczba i ona jest równa w przybliżeniu odwrotności 137. W rzeczywistości tam jest trochę więcej cyfr, to jest 137.0359990084. Na razie tyle potrafimy zmierzyć, ale na potrzeby tego wykładu ograniczymy się do tych trzech pierwszych cyfr, czyli to jest trochę mniej niż jedna setna. Mówimy na to stała struktury subtelnej, oznaczamy zawsze z literką alfa. No i prędkość elektronu na podstawowej orbicie w atomie wodoru jest równa prędkości światła pomnożonej przez stałą struktury subtelnej i pomnożonej przez liczbę atomową. Jeżeli teraz weźmiemy atom wodoru, to Z jest równe 1, alfa jest równe około 1 setnej, w związku z tym elektron w atomie wodoru porusza się z prędkością około 1 setnej prędkości światła. Jeżeli Państwo pamiętacie, że Słońce porusza się wokół centrum Drogi Mlecznej z prędkością około 1 tysięcznej prędkości światła, to proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy obiekt, w którym ta prędkość jest znacząco większa, a na razie mamy tylko atom wodoru. To teraz zadajmy sobie pytanie, co by było, gdybyśmy wzięli atom złota, bo to złoto jest jak gdyby tematem tego wykładu, głównym tematem tego wykładu. W atomie złota mamy 79 protonów w jądrze i 79 elektronów krążących wokół jądra. Teraz fizycy bardzo prosto potrafią ten atom złota pozbawić pewnej liczby elektronów i wyobraźmy sobie taką sytuację, że pozbawimy ten atom złota wszystkich elektronów oprócz jednego.
Będziemy mieli wtedy obiekt, na który się mówi wodoropodobny atom złota z jądrem, w którym jest 79 protonów, ale tylko jednym elektronem. Dla takiego obiektu w tym wzorze na prędkość Z jest równe 79, a alfa jest równe około 1,137. W rezultacie prędkość elektronu w takim wodoropodobnym jonie złota to jest około połowy prędkości światła. To proszę sobie przypomnieć te naleśniki, które pokazywałem 10 minut temu. Taki elektron już nie jest punktową cząstką. Oczywiście ja tu troszeczkę sobie żartuję, bo wszyscy wiemy, że elektron jest punktową cząstką, ale gdyby to nie była punktowa cząstka, to byłaby naleśnikiem. Co więcej, im cięższe jony będziemy brali, wodoropodobne jony, czyli takie, gdzie jądro jest coraz cięższe, ale elektron na orbicie jest tylko jeden, to ten ułamek będzie coraz większy i ta prędkość światła będzie coraz bliższa prędkości światła. Dla hipotetycznego jonu, w którym mielibyśmy liczbę atomową 137, tylko takie jądro, czyli takie jądro, które ma 137 protonów, ta prędkość byłaby zbliżona do prędkości światła. Z pewnym zastrzeżeniem, które tutaj pominiemy, a właściwie z dwoma zastrzeżeniami, mianowicie pierwsze zastrzeżenie jest takie, że na razie fizykom udało się wyprodukować atomy do Z równego 118. Powyżej 118 jeszcze nam się nic nie udało zrobić. Po drugie, to przybliżenie, które ja tu cały czas opisuję, jest słuszne tylko wtedy, kiedy jądro jest punktowe, a w rzeczywistości tak nie jest. I w rzeczywistości, ponieważ jądra nie są punktowe, to tutaj ta granica, gdzie prędkość takiego elektronu zbliża się do prędkości światła, w rzeczywistości nie jest równa 137, tylko 172. 2 albo 3, tego nie jesteśmy pewni. No dobrze, to co chciałbym, żebyście w tym momencie Państwo zapamiętali, to to, że ta prędkość elektronu na podstawowej orbicie w jonie wodoropodobnym to jest znaczący ułamek prędkości światła. Mam tu takie zestawienie jeszcze kolejne, mało istotne, ale na wszelki wypadek go tutaj zamieszczam. Mianowicie możemy też rozpatrywać energię takiego atomu. Skupmy się teraz znowu na atomie wodoru. I podobnie jak było z prędkością i z promieniem, tutaj też mamy dwa modele. Mamy model nierelatywistyczny, w którym energia atomu wodoru wynosi tyle. Natomiast w wersji relatywistycznej ta energia jest większa. Jest większa o taki czynnik, który dla atomu uranu, czyli takiego jonu uranu, czyli takiego jonu, gdzie jądro ma 91 protonów, ale jest tylko jeden elektron, ta energia w wersji relatywistycznej jest o 35% większa od energii w wersji nierelatywistycznej. To jest dygresja, która tam w którymś momencie się jeszcze do niej odwołam, ale w zasadzie istotne jest to, co teraz chcę pokazać. Mianowicie tu mam zestawienie tych trzech wielkości fizycznych, prędkości elektronu na orbicie Bohra, masy tego elektronu i jego energii. I najważniejsza rzecz, promień orbity Bohra. W wersji nierelatywistycznej ten promień jest równy takiej stałej, na którą zwykle oznaczamy A0 i to jest właśnie promień orbity Bohra w atomie wodoru. Natomiast w wersji relatywistycznej dochodzi taki czynnik, gdzie mamy iloraz masy spoczynkowej i masy relatywistycznej i ten czynnik jest mniejszy od jedności. W związku z tym relatywistyczna orbita elektronu jest mniejsza od nierelatywistycznej orbity. No i to podsumujemy takim wykresem, na którym na osi poziomej mamy liczbę atomową, czyli kolejne jony. Wodór i wodoropodobny hel, lit, beryl i tak dalej, aż do uranu, czy tam jeszcze może nawet dalej. A na osi pionowej
mamy najpierw wykres prędkości wyrażonej w jednostkach prędkości światła, czyli jako ułamek prędkości światła. Na następnym wykresie mamy zależność masy od tego, jak silny jest ten jon, czyli jak mocne ma jądro, energii, która w zasadzie ma taką samą zależność jak masa. I uwaga, najważniejsza rzecz, promień. Im cięższe albo silniejsze jądro wodoropodobnego atomu, tym większa jest różnica między nierelatywistycznym a relatywistycznym promieniem orbity elektronu krążącego wokół takiego jonu. No i na tym wykresie widzicie Państwo, że to jest taka kwadratowa zależność, to znaczy początkowo ta zmiana jest niewielka, ale im większe są wartości liczby atomowej, tym bardziej ta relatywistyczna wartość promienia elektronu na orbicie Bohra się zmniejsza. To się nazywa lorentzowskie skrócenie orbity. No i dla przykładu, dla wodoropodobnego jonu złota, który nas tutaj najbardziej interesuje, relatywistyczne skrócenie orbity elektronu w atomie, w jonie, to jest około 20%, czyli ta orbita jest wyraźnie, w widoczny sposób mniejsza niż byłaby, gdyby nasz świat funkcjonował tak, jakby funkcjonował, gdyby się podporządkowywał teorii nierelatywistycznej, albo gdyby funkcjonował tak, jak to opisuje teoria nierelatywistyczna. No i teraz przechodzimy już do meritum, mianowicie będę się starał pokazać, w jaki sposób to relatywistyczne skrócenie, albo jak się czasem mówi, relatywistyczna kontrakcja promienia orbity Bohra wpływa na własności fizyczne albo chemiczne pierwiastków chemicznych. I zrobimy w tym celu porównanie własności trzech pierwiastków z tak zwanej grupy metali szlachetnych. Złota, to jest tam na samym dole, w tym czerwonym kółeczku, srebra, a miedź tutaj wyświetliłem tylko dla porządku, żeby przypomnieć, że to jest grupa trzech metali, które mają bardzo podobne własności chemiczne i fizyczne. Wszystkie są bardzo dobrymi przewodnikami elektryczności i ciepła. Jeżeli dobrze pamiętam, to te trzy metale są, wszystkie trzy są na podium. Chyba srebro jest najlepszym przewodnikiem elektryczności. Drugie miejsce, czyli srebrny medal, ma złoto, a brązowym medalistą jest miedź. Nie jestem tego na 100% pewien, ale tak mi się wydaje. I także wiele innych własności fizycznych i chemicznych, te trzy metale mają prawie takie same, bardzo podobne. To jest zresztą prawda dla wszystkich grup pierwiastków w tablicy Mendelejewa i to jest, nawiasem mówiąc, powód, znaczy jeden ze sposobów, w jaki Mendelejew tą tablicę skonstruował, mianowicie obserwował własności pierwiastków i grupował je zgodnie z własnościami. No i teraz to, na czym będę się chciał skupić, to jakie są przyczyny, że jednak złoto od srebra troszkę się różni. No i oczywiście ta różnica jest między innymi w kolorze. W tym celu, w ramach wykładu, który ja co dwa lata dla studentów 4. i 5. roku wygłaszam, musielibyśmy przerobić cały kurs mechaniki kwantowej, ale na potrzeby dzisiejszego wykładu ograniczymy się tylko do dwóch rzeczy. Mianowicie tu są takie rysunki, które ilustrują kształty różnych orbit, jakie różne elektrony w atomie złota albo srebra mogą zajmować w ramach tego, że one wszystkie krążą wokół jądra. Atom złota ma 79 elektronów. Te elektrony muszą jakoś się pogrupować w tak zwane powłoki elektronowe. Na najniższej powłoce elektronowej są dwa elektrony
których liczby kwantowe opisujemy, główna liczba kwantowa jest równa 1, a orbitalna liczba kwantowa jest równa 0. I ta orbita ma jakiś określony kształt. Inne elektrony są na innych orbitach i mają inne kształty. I to wszystko, co wystarczy wiedzieć, żeby zrozumieć to, co ja będę chciał zaraz Państwu pokazać. I jeszcze tylko jedna dygresja. Otóż ten wykres u góry to jest tak zwana funkcja radialna elektronu na orbicie najbliżej jądra złota. I to, co jest istotne, to jest to, że ona jest bardzo silnie skoncentrowana w pobliżu zera i co więcej, w zerze ma wartość niezerową. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj są inne funkcje falowe, ta albo tutaj są już nawet dwie, które w zerze mają wartość zero. I taka prosta analogia tego zachowania elektronów w atomie wodoru, to jest, proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że mamy układ słoneczny i w tym układzie słonecznym wokół Słońca krążą planety i większość planet krąży po orbitach zbliżonych do koła, okręgu właściwie. Ale zdarzają się też w układzie słonecznym obiekty, które nie krążą po kole, tylko po elipsach. W szczególności na przykład komety to są takie obiekty, które przez pewien czas znajdują się bardzo daleko od Słońca, ale raz na jakiś czas, na przykład kometa Halleya raz na 76 lat, jeżeli dobrze pamiętam, w każdym razie około 70 lat, z tej bardzo dużej odległości zaczyna się zbliżać do Słońca i w pewnym momencie przelatuje bardzo blisko Słońca. I analogia, do której ja się tu chcę odwołać, jest taka, że te elektrony, które mają niezerową wartość w zerze, to są takie elektrony, które w swoim ruchu wokół jądra atomowego miewają takie momenty, że są bardzo blisko jądra atomowego. A te pozostałe, czyli na przykład ten, jest dalej od jądra atomowego i jest ich tam dużo różnych takich orbit, niektóre są bliżej, niektóre są dalej. No i teraz, tak jak powiedziałem, to wszystko da się opisać przy pomocy równań mechaniki kwantowej albo nierelatywistycznej, albo relatywistycznej. I mamy takie dwa modele. Model nierelatywistyczny opisujący atomy różnych pierwiastków przy pomocy narzędzi mechaniki kwantowej nierelatywistycznej. I tu się nazwisko Schrödingera pojawia. I mamy teorię, którą stworzył Paul Dirac, która uwzględnia zjawiska relatywistyczne, czyli te skrócenia i zmianę masy i opisuje elektrony poruszające się po orbitach wokół jądra zgodnie z relatywistycznymi równaniami, z równaniem Diraca. No i tak jak już powiedziałem, ja tu się to staram przedstawić Państwu w taki sposób, odwołując się do analogii z układem słonecznym. I mam tu taki rysunek. To słówko Aufbau pochodzi z czasów, kiedy konstruowano mechanikę kwantową i wtedy cała literatura była po niemiecku i to słówko Aufbau, czyli budowa, się zachowało do dzisiejszych czasów. Fizycy go używają w kontekście analizowania budowy wieloelektronowego atomu. Na tym prostym rysuneczku proszę sobie go wyobrażać w taki sposób, że ten czerwony łuk to jest widoczna, to jest jądro. Widzimy tylko kawałek tego jądra, ale można myśleć o tym, że tutaj gdzieś jest jądro atomowe. A te wszystkie kreski to są orbity różnych elektronów i w szczególności ten elektron, o którym ja ostatnio tak dużo mówiłem, ten położony najbliżej jądra, opisujemy liczbami kwantowymi 1s. 1 to jest tak zwana główna liczba kwantowa, a s to jest orbitalna liczba kwantowa. To tak naprawdę to jest symbol, ale chodzi o to, że ta liczba jest równa 0. No i mamy też mnóstwo innych elektronów, które są na dalej od jądra położonych orbitach. I to, na co ja chcę zwrócić uwagę, to jest to,
że ta literka S oznacza też coś, na co mówimy symetria. Jeżeli elektron ma symetrię S, to to jest taka kometa. To jest elektron, który nawet jeżeli jest bardzo daleko od jądra, to miewa takie momenty, że się zbliża do niego na bardzo bliską odległość. W rzeczywistości nawet penetruje jądro, jak tak poprawnie matematycznie by to opisać. No i mamy tych elektronów o takiej symetrii S bardzo dużo, bo dwa z nich siedzą na tej orbicie 1S, potem znowu kolejne dwa siedzą na orbicie 2S, gdzie główna liczba kwantowa jest równa już 2. Potem mamy orbitę 3S i tam gdzieś aż do góry 6S albo 7S. Tych orbit jest kilka. I one są, najbliżej jądra jest ta orbita 1S. I teraz uwaga, tu znowu musimy się odwołać do pewnego prawa fizyki, które ja tylko nazwę. To jest tak zwana zasada Pauliego, która mówi, że elektrony nie mogą wszystkie być w jednym miejscu. Jeżeli powłokę 1S zasiedlą jakieś dwa elektrony, to już tam nie możemy umieścić trzeciego. Trzeci musi się znaleźć na dalej położonej powłoce 2S i tam też mogą być dwa. Kolejne dwa są na powłoce 3S i tak dalej. No i mamy taki schemat powłok elektronowych i ten rysunek należy rozumieć w ten sposób, że im coś jest niżej, czyli bliżej tego jądra, tym ta powłoka jest, ta orbita jest mniejsza. I jeżeli coś ma symetrię S, to jest elektron, który może bezpośrednio do jądra się zbliżać. No i teraz dokonamy takiego porównania opisu tej konstrukcji, tych wszystkich powłok w ramach teorii nierelatywistycznej i porównamy to z opisem w ramach teorii relatywistycznej. I to u góry te dwa napisy nierelatywistyczny to jest położenia tych powłok elektronowych, czyli odległości od jądra takie, jakie by były, gdybyśmy użyli teorii nierelatywistycznej. A teraz uwaga, kluczowy moment tego wykładu. Jak będzie wyglądała ta sama struktura tych wszystkich powłok elektronowych, gdybyśmy użyli teorii relatywistycznej? No to pierwsza rzecz, o której już wielokrotnie mówiłem, to jest to, że elektron 1S, jeżeli w wersji nierelatywistycznej znajduje powłoka jest tak daleko oddalona od jądra, to w wersji relatywistycznej ona musi być bliżej, bo orbita ulega lorentzowskiej kontrakcji. No i to jest zilustrowane tutaj tak schematycznie przeze mnie w ten sposób, że powłoka relatywistyczna jest bliżej, niżej niż powłoka, niż jej odpowiednik nierelatywistyczny. Można to też rozumieć w taki sposób, że jeżeli ten elektron jest bliżej jądra, to on ma większą energię. I to też tam wcześniej ilustrowałem na jednym z poprzednich slajdów, że energia w wersji relatywistycznej takiego elektronu, energia jest troszkę większa, czasami znacząco większa, niż energia w ramach teorii nierelatywistycznej. No i teraz należałoby sobie zadać pytanie, co z pozostałymi elektronami? No i tu znowu trzeba się odwołać do zasady Pauliego. Otóż te elektrony na wyższych powłokach, czyli 2S, 3S i tak dalej, nie mogą się zbliżyć do elektronu 1S w taki sposób, żeby się wepchać tam na tą, zmieścić na tej powłoce 1S, tylko nadal muszą być odpowiednio oddalone od powłoki 1S. Ale jeżeli powłoka 1S się obniżyła, to i wszystkie pozostałe powłoki o symetrii S mogą się obniżyć. No i powłoka 2S w wersji relatywistycznej jest troszkę bliżej jądra niż byłaby w wersji nierelatywistycznej. I to samo dotyczy powłoki 3S i 4S i 5S i tak dalej. No i teraz, jeżeli to jest, powiedzmy, gdyby to był atom o powiedzmy 80 kilku elektronach, to ostatnia zapełniona powłoka miałaby na przykład atom radu powiedzmy z 88 elektronami, to ostatnia powłoka to byłoby właśnie 7S. Wszystkie te powłoki o symetrii S się zbliżają do jądra. Czyli te komety przelatują
coraz bliżej jądra, niż przelatywałyby, gdybyśmy użyli teorii nierelatywistycznej. I teraz tutaj dochodzi do jeszcze jednego zjawiska, które jest dosyć trudno wytłumaczyć, łatwiej go matematycznie opisać, ale ja spróbuję, postaram się jakoś bardzo poglądowo go wytłumaczyć. Otóż jeżeli te elektrony o symetrii 1s, 2s i tak dalej, 3s się są bliżej jądra, to pozostałe elektrony o symetriach p, d, f, nie wnikamy już tak bardzo w to, czym tak naprawdę są te symetrie. Odwołam się tylko do tego obrazka, który pokazywałem niedawno, że to są różne kształty orbit. I otóż te wszystkie pozostałe elektrony nadal poruszają się po swoich orbitach, ale jeżeli przechodzimy od wersji relatywistycznej do wersji relatywistycznej, to te elektrony o innych symetriach niż S zauważą pewne zjawisko, mianowicie zauważą, że elektrony S się zbliżyły do jądra. I te elektrony S teraz, skoro są bliżej jądra, to one mocniej ekranują jądro i w rezultacie elektrony o innych symetriach odczuwają słabszą siłę przyciągania w wersji relatywistycznej niż odczuwałyby w wersji nierelatywistycznej. Co powoduje, że elektrony o innych symetriach niż S nie ulegają przyciągnięciu do jądra i ich promień orbit nie maleje, tylko rośnie. Elektrony o symetriach F i D ulegają, to się z angielska mówi dyfuzji, czyli oddalają się od jądra, a elektrony o symetrii P z grubsza rzecz biorąc pozostają w tym samym położeniu, w jakim byłyby w teorii nierelatywistycznej. No i teraz to, co ja tutaj postarałem się Państwu wytłumaczyć, to jest następująca rzecz. Orbity elektronów o jednej określonej symetrii S, czyli tych, które potrafią być blisko jądra, wszystkie stają się mniejsze. Elektrony są bliżej jądra i mają większą energię. A elektrony o symetriach D i F, czyli takie, które poruszają się po stabilnych, statecznych, kołowych orbitach i nie lubią być w pobliżu jądra, w wersji relatywistycznej odsuwają się jeszcze dalej. I w rezultacie powiększa się odległość między, powiedzmy, elektronem 1s a elektronem 4d albo 4f. I właśnie staramy się teraz przejść do tego opisu. Otóż to jest rysunek, który wykonali dwaj moi znajomi panowie, profesorowie Roszak i Chojnacki z Wrocławia, przepraszam. I oni policzyli energię elektronów w tych trzech pierwiastkach, w miedzi, w srebrze i w złocie. Policzyli w ramach dwóch różnych teorii. NR to jest teoria nierelatywistyczna, a REL to jest teoria relatywistyczna. Czyli użyli równań mechaniki kwantowej raz w wersji Schrödingera, a w wersji relatywistycznej użyli równań mechaniki kwantowej w wersji Diraca. I policzyli energię elektronów walencyjnych, czyli tych na najbardziej zewnętrznych powłokach. No i w przypadku złota to jest orbita 6s, a kolejna powłoka, licząc od zewnątrz, to jest 5d. I teraz uwaga, ta kolumna w pionie to jest energia elektronu 6s, która wynosi tyle, ta kreseczka, a tu mamy energię elektronu 5D, także w wersji nierelatywistycznej, i to jest ta kreseczka. A teraz w modelu relatywistycznym, uwaga, elektron 6S doznał tej relatywistycznej kontrakcji, czyli on teraz jest bliżej jądra. A elektron 5D doznał tej relatywistycznej dyfuzji. On się oddalił od jądra. No i proszę zwrócić uwagę na tą różnicę między modelem relatywistycznym, nierelatywistycznym, a modelem relatywistycznym, w
W atomie złota, ona jest bardzo wyraźna, w atomie srebra jest wyraźnie mniejsza, a w atomie miedzi już prawie niezauważalna. No i tutaj takie strzałeczki dopisałem. Mianowicie teraz, ja do tej pory mówiłem o odległości tych elektronów od jądra, ale zwróciłem wcześniej Państwu uwagę, że to się także przekłada na energię. Otóż różnica między energią tego elektronu 6s i 5d w atomie złota wynosi w takich atomowych jednostkach, na które mówimy elektronowolt, ta energia wynosi 2,3 elektronowolta w modelu relatywistycznym dla złota. Dla srebra ta różnica wynosi 3,5 elektronowolta, a zielone strzałki ilustrują tę samą różnicę energii i dla złota, i dla srebra. No i proszę zwrócić uwagę na następującą rzecz. Zielone strzałki są prawie równe co do swojej długości. Czyli w nierelatywistycznym modelu różnica energii w srebrze jest taka sama jak różnica energii w złocie i wynosi około 4 elektronowoltów. Natomiast w modelu relatywistycznym, czyli tak jak jest naprawdę w rzeczywistości, w złocie mamy 3,5 elektronowolta, w srebrze, przepraszam, mamy 3,5 elektronowolta, natomiast w złocie mamy wyraźnie mniej, tylko 2,3 elektronowolta, co wynika z relatywistycznej kontrakcji elektronu S i relatywistycznej dyfuzji elektronu D. No i teraz jak się to przekłada na kolor? No w taki sposób, że jeżeli w atomie złota zachodzą takie przekształcenia przy przejściu od jednego modelu opisu nierelatywistycznego do modelu relatywistycznego, to podobne, analogiczne przemiany z przejścia muszą zachodzić w związkach, czyli na przykład w molekułach złota i także w kryształach. No, taka złota obrączka to jest obiekt, który jest złożony z około 10 do 23 atomów złota. No i z grubsza rzecz biorąc możemy o tym myśleć jako o krysztale. No i oczywiście struktura takiego kryształu w jakiś sposób wynika z własności pojedynczych atomów złota i to na tych rysunkach starałem się zilustrować w taki sposób, że że jeżeli w atomie złota ta energia wynosi 2,3, to odległości między pasmami energetycznymi w krysztale złota jest jakaś taka, jak tutaj na tym rysunku, a w atomie srebra musi być większa. Skoro ta czerwona strzałka jest większa od tej czerwonej strzałki, no to odległość w atomie srebra pasm elektronowych musi być jakoś w jakiś sposób większa od tej odległości tu. To jest w rzeczywistości dużo bardziej skomplikowany mechanizm, bo tak naprawdę mamy tam do czynienia z oddziaływaniem światła z gazem swobodnych elektronów w atomie złota i w krysztale złota i analogiczny gaz swobodnych elektronów w krysztale srebra, ale model jest dokładnie taki. Własności atomu złota wpływają w jakiś sposób na własności kryształu złota i własności atomu srebra wpływają na to, co się dzieje w krysztale srebra. No i wykonano taki prosty eksperyment, pomiar właściwie, polegający na tym, że doświadczalnicy wzięli pod uwagę 5 kryształów. Ta krzywa opisana cyferką 5 to jest czyste srebro. Krzywa opisana cyferką 1 to jest czyste złoto, a te 3 pozostałe krzywe to są stopy srebra i złota. No i im bliżej lewej strony, tym większa proporcja jest złota, a im bliżej prawej strony, tym większa proporcja jest srebra, aż do tej piątki, gdzie już jest tylko czyste srebro. I teraz na osi poziomej na tym wykresie jest energia fotonów, którymi świecono na te 5 kryształów. I ja tutaj dorysowałem widmo światła białego, żebyście Państwo widzieli,
że świecono fotonami o bardzo różnych energiach, sięgających poza widmo światła widzialnego, zarówno w stronę podczerwieni, jak i w stronę nadfioletu. Ale to, co dla nas jest istotne i dlatego tutaj dorysowałem tą tęczę, no to jest ten zakres widzialny. A na osi pionowej jest współczynnik odbicia, czyli z grubsza rzecz biorąc odpowiedź na pytanie, jaka część tych fotonów została odbita, a jaka część padających na kryształ fotonów nie została odbita, czyli albo została przepuszczona, albo została pochłonięta. To jest na razie nieistotne. Ważne jest tylko to, które zostały odbite. No i zwróćcie Państwo uwagę, że te pięć kryształów w znacząco różny sposób odbija fotony, które odpowiadają za światło niebieskie. Czyste srebro w zasadzie odbija wszystkie fotony niebieskie, może tam jakąś niewielką ich część pochłania albo przepuszcza. Natomiast czyste złoto bardzo dużą część niebieskich fotonów nie odbija, przepuszcza tak naprawdę. Teraz zadamy sobie dwa pytania. Dlaczego tak się dzieje? A drugie pytanie, jakie to ma konsekwencje? Dlaczego tak się dzieje, to już się wszyscy domyślają. Otóż energia między tymi dwoma powłokami w atomie srebra, między powłoką 5S a 4D, wynosi 3,5 V. 3,5 V to jest troszeczkę więcej niż energia najbardziej energetycznych fotonów z zakresu światła widzialnego, troszkę powyżej fioletu. W związku z tym padające na srebro fotony światła widzialnego są wszystkie odbijane, tylko bardzo jakaś niewielka część jest przepuszczana, ponieważ ich energia jest mniejsza niż 3,5 V. Natomiast w przypadku złota, gdzie ta energia przejścia między powłoką 6S a 5D wynosi tylko 2,3 elektronowolta, powoduje, że odbijane są fotony z zakresu widzialnego odpowiadającego kolorowi czerwonemu, żółtemu, zielonemu. Natomiast niebieskie nie są odbijane, przechodzą na drugą stronę. W związku z tym w świetle odbitym, jeżeli patrzymy na srebro, to widzimy wszystkie fotony, które zostały na to srebro, którymi poświecono na to srebro. Natomiast jeżeli takimi samymi fotonami poświecimy na złoto, to odbite zostaną czerwone, żółte, zielone, natomiast nie zostaną odbite niebieskie, a przynajmniej znaczna część niebieskich nie zostanie odbita, tylko przejdzie na drugą stronę. No to to jest przyczyna, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego ten współczynnik absorpcji jest inny dla srebra, inny dla złota, a inny dla tych stopów poszczególnych. Natomiast jakie to ma konsekwencje? No i tutaj musimy się odwołać do tego, co wiemy o tym, w jaki sposób funkcjonują nasze oczy. Ludzkie oko ma 3 tak zwane plamki RGB, czyli czerwoną, zieloną i niebieską, czyli reagujące na mniej więcej w takim zakresie długości fali, jak te 3 wykresy tutaj pokazują. Ale to nie wszystko. To jest tylko taki, powiedzmy, spektroskopowy opis współczynników pochłaniania tych 3 pigmentów w ludzkim oku. Natomiast jest jeszcze następny etap, to znaczy jeżeli nasze oko coś widzi, jakieś kolory, to potem sygnał z oka idzie do mózgu i mózg dokonuje interpretacji tego, co widzi. No i wszyscy Państwo wiecie doskonale, że te interpretacje czasem są dziwne albo nawet czasem paradoksalne. Przykładem takiej sytuacji jest coś, co mamy tutaj na stole, mianowicie mamy źródła, 3 źródła światła, zielone, niebieskie i czerwone, i one, jeżeli poświecimy każdym z nich na ekran, to widzimy 3 różne kolory. A teraz,
co się stanie, jeżeli tymi trzema źródłami światła poświecimy w to samo miejsce, w jedno miejsce. No, proszę zobaczyć, widzimy kolor biały. Gdyby nasze oko było przyzwoitym, fizycznym przyrządem spektroskopowym, to by nie mówiło, to mózg nasz nie mówiłby widzę białe. Mówiłby widzę czerwone, widzę zielone, widzę niebieskie i świecą wszystkie w to samo miejsce. Dałby nam taki wykres, ile fotonów jest niebieskich, ile czerwonych, ile zielonych. Ale nasze oko, współpracując z naszym mózgiem, niektóre zjawiska kolorowe postrzega trochę inaczej niż postrzegałby to przyrząd fizyczny. No i tu mamy taki przykład kolejny takiego lekkiego paradoksu. Mianowicie pytanie brzmi, świecimy światłem białym na złoto. Na tej poprzedniej folii pokazałem Państwu, że część fotonów nie zostanie odbita, tylko zostanie pochłonięta albo przepuszczona na drugą stronę. W każdym razie nie odbije się i nie wróci do naszego oka. To znaczy, że z całego widma wszystkich kolorów, bo w świetle białym mamy wszystkie 7 kolorów, odbite zostaną żółte, czerwone, zielone, ale nie zostaną odbite niebieskie. Więc do naszego oka dotrze światło białe, pozbawione koloru niebieskiego, czyli fizyk powiedziałby minus niebieskie, antyniebieskie, nie niebieskie, a co widzi oko? Widzi żółte. To jest nonsens, to znaczy z punktu widzenia spektroskopii to jest niemożliwe, bo tam nie ma więcej żółtego, tam jest mniej niebieskiego, ale nasz mózg interpretuje to jako żółte. To się nazywa kolor dopełniający albo jakoś tak. No i tutaj mamy właśnie taki przykład, taką ilustrację tego zjawiska, mianowicie jeżeli poświecimy światłem białym na jakiś obiekt i z tego światła białego wyciągniemy, pochłoniemy albo gdzieś w inną stronę poślemy część, fotony niebieskie, to do naszego oka dotrze za mało fotonów niebieskich i nasze oko to zinterpretuje jako kolor żółty, mimo że, tak jak mówię, to nieprawda. No i tu mam zestawienie takich bardzo wielu fizycznych i chemicznych konsekwencji faktu, że powłoki elektronowe w atomach, te, które mają symetrię S, w modelu relatywistycznym ulegają skróceniu, a pozostałe powłoki ulegają dyfuzji. No i przed chwilą Państwu zademonstrowałem, w jaki sposób to wpływa na kolory metali i powoduje, że metal, kryształ złota jest żółty, a kryształ srebra jest biały. To uwagę może pominiemy. Kolejną taką konsekwencją, którą być może w liceum na chemii Państwo poznacie, jest fakt, że niektóre pierwiastki w modelu nierelatywistycznym albo dla tego atomu, który jest na tyle lekki, że efekty relatywistyczne w nim są słabe, tak jak w srebrze w porównaniu ze złotem, no to te lżejsze metale są, powiedzmy, antymon jest pięciowartościowy, a bizmut jest trójwartościowy, mimo że to są dwa pierwiastki, które są w tej samej grupie w tablicy Mendelejewa i powinny mieć takie same własności fizyczne, chemiczne. Ale bizmut jest ciężkim metalem i elektrony w jego wewnętrznych powłokach ulegają silnej kontrakcji relatywistycznej i to powoduje, że jest trójwartościowy. Kolejna konsekwencja. Rtęć, ponieważ jest ciężkim atomem, przynajmniej w porównaniu z kadmem, to efekty relatywistyczne powodują, że rtęć jest cieczą, a kadm jest ciałem stałym. I jeszcze jest takich zjawisk. Profesor Pekka Pykko napisał całą książkę na temat różnych chemicznych i fizycznych własności atomów, molekuł, kryształów i różnych innych zjawisk, które są konsekwencją różnicy między modelem relatywistycznym a modelem nierelatywistycznym. Ja tu tylko kilka z nich wymieniam. Ostatni, który wymieniam, to jest fakt, że metale szlachetne, złoto i srebro, w zasadzie nie wchodzą w żadne reakcje, ale w zasadzie, to znaczy kilka reakcji chemicznych jest możliwych i w szczególności jest możliwa reakcja, która powoduje, że
złoto łączy się w molekuły z cezem i powstaje cezek złota. Tylko dlatego, że złoto jest ciężkim metalem i są w nim silne efekty relatywistyczne. Srebro jest lżejszym metalem, efekty relatywistyczne w srebrze są dużo słabsze niż w złocie i to powoduje, że cezek srebra nie istnieje. No i na koniec chciałbym zrobić taką, powiedzmy, niewielką dygresję. Otóż kilkanaście lat temu fizycy z Helsinek pod przewodnictwem Pekki policzyli metodami chemii kwantowej takie dosyć skomplikowane chemiczne zjawisko, które zachodzi w akumulatorze ołowiowo-siarczanym. Czyli to są takie akumulatory, które już teraz powoli wychodzą z użycia, ale większość starszych samochodów jeszcze jeździ, czy ma w sobie te akumulatory. Tam u samej góry tego rysunku jest reakcja chemiczna, która zachodzi w takim akumulatorze, ale to nie jest zupełnie istotne z naszego punktu widzenia. Istotne są następujące rzeczy. Otóż taki akumulator składa się z 6 tak zwanych cel. Każda z tych cel to jest jedna taka jakby bateryjka i każda z nich ma napięcie nominalne 2,1 V. Jak się te 6 cel ustawi w szeregu, no to napięcia się dodają i wtedy napięcie prawidłowo naładowanego akumulatora samochodowego wynosi około 12,6 V. No i ci chemicy policzyli metodami chemii kwantowej, ile wynosi napięcie takiej jednej celi w akumulatorze kwasowo-siarczanym i policzyli to w ramach teorii relatywistycznej. Te literki FR tutaj oznaczają fully relativistic, czyli w pełni relatywistyczna teoria. Tu jest semirelatywistyczna, a tu jest nierelatywistyczna. I w przypadku pełni relatywistycznej teorii wyszło im z kilku różnych metod obliczeniowych, średnio wyciągnęli i wyszło im 2,13 V, a eksperymentalna wartość wynosi 2,107. Czyli te dwie liczby są dosyć blisko siebie w granicach błędu obliczeniowego. Teoria w pełni relatywistyczna zgadza się z faktyczną, rzeczywistą, doświadczalną wartością. Ale potem policzyli to samo teorią semirelatywistyczną, czyli taką, w której tylko pewne tak zwane poprawki relatywistyczne są uwzględnione, to nie będziemy tego omawiać, i policzyli to także teorią kompletnie nierelatywistyczną, czyli taką, jaka by była, gdybyśmy użyli teorii Schrödingera. No i tutaj doznali szoku, ponieważ w ramach teorii nierelatywistycznej napięcie w jednej takiej celi akumulatora wynosi tylko 0,4 V. Gdybyśmy ustawili 6 w szeregu, tak jak to jest w akumulatorze, no to dostalibyśmy około 2,5 V taki akumulator. Takim akumulatorem nie wystartowalibyście żadnego samochodu, ani w zimie, ani w lecie. To jest o wiele za mało poniżej jakiegokolwiek progu. I to jest wyłącznie efekt relatywistyczny. To, co mamy tutaj i w zgodzie z doświadczalną wartością, to jest wynik obliczeń w ramach poprawnej teorii relatywistycznej, a w ramach przybliżonej teorii nierelatywistycznej dostaniemy kompletnie błędny wynik. A różnica między nimi, czyli między teorią Diraca a teorią Schrödingera, mówimy na nią efekt relatywistyczny, a Anglicy mówią po prostu relativity, to jest 1,75 V. Czyli inaczej mówiąc, to, że jesteśmy w stanie rano wystartować samochód, odpalić samochód, zawdzięczamy Einsteinowi. Bo gdyby nie Einstein, to byśmy tam mieli 2,4 V i nawet na pychy byłoby ciężko uruchomić taki pojazd. I no właśnie, tak jak już mówiłem, to jest, oni to opublikowali w roku 2011. Jest tutaj, nawiasem mówiąc, Patryk Zaleski-Eigert z Torunia był jednym z współautorów tego artykułu.
I potem przez cały świat się przetoczyła taka kilkudniowa euforia dotycząca właśnie tego faktu, że akumulator samochodowy to jest obiekt w 3/4 relatywistyczny. No i teraz przedostatnia moja folia to jest takie jakby maleńkie podsumowanie, w którym chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy, to co już powiedziałem, mianowicie to, że jeżeli mamy jakiś obiekt i ten obiekt się porusza, to zachodzi mnóstwo relatywistycznych zjawisk i na tym rysuneczku są tylko dwa z nich. Jedno z nich to jest zmiana koloru, a drugie z nich to jest relatywistyczne skrócenie lorentzowskie. A ten obiekt jest, się oddala, czyli ulega dopplerowskiemu poczerwienieniu i relatywistycznemu wydłużeniu. No i konsekwencje tego wszystkiego są takie, że jeżeli chcemy opisywać świat poprawnie, to mamy tylko dwa wejścia. Gdybyśmy chcieli użyć teorii nierelatywistycznej, to musielibyśmy się w ogóle nie poruszać, być cały czas w miejscu. Jeżeli cokolwiek się porusza, to musimy użyć teorii relatywistycznej, czyli takiej, w której zamiast równania Schrödingera zastosujemy relatywistyczne równanie Diraca. Tak jak powiedziałem, autorem całej tej koncepcji efektów relatywistycznych w chemii i fizyce atomowej jest profesor Pekka Pykka z Uniwersytetu w Helsinkach. To jest renesansowy człowiek. Ciężko nawet wymienić wszystkie dziedziny chemii i fizyki, którymi on się zajmuje. Między innymi kilka lat temu on się pokusił o coś takiego, że policzył metodami relatywistycznej chemii kwantowej, jak wyglądałyby pierwiastki chemiczne, gdybyśmy byli w stanie wyprodukować jądra atomowe o coraz większej liczbie atomowej, czyli coraz większej liczbie protonów w jądrze. Jak już poprzednio wspomniałem, ostatnie osiągnięcie fizyków w tej dziedzinie to było skonstruowanie, doświadczalne wyprodukowanie jąder atomowych o liczbach atomowych od 112 do 118. Ten 112 został nazwany na cześć Kopernika i nazywa się Kopernicjum. A ten 118 wyprodukowany tak naprawdę dopiero kilka lat temu, nie, w ostatnim dziesięcioleciu, jeżeli dobrze pamiętam, został nazwany Oganesson, na cześć Jurija Oganessiana, który był szefem zespołu doświadczalnego, który zdołał to jądro Oganessonu wyprodukować. Wszystkie inne atomy o większych liczbach atomowych, czyli powyżej 118, czyli 119, 120 i tak dalej, na razie nie potrafimy ich produkować i nawet nie wiemy, czy będziemy potrafili. Ale Pekka założył, że gdybyśmy je zdołali wyprodukować, to zadajmy sobie pytanie, jak wyglądałyby ich powłoki elektronowe. No i policzył wszystkie te powłoki elektronowe, wszystkich pierwiastków od wodoru, który ma liczbę atomową równo 1, aż do najcięższego pierwiastka, który ma liczbę 172. I to jest to, co mówiłem poprzednio, to jest ta granica, powyżej której nie da się już iść dalej, ponieważ dla takiego atomu prędkość elektronu na najbliżej położonej jądra orbicie byłaby bliska prędkości światła. A oczywiście wszyscy Państwo wiecie, że prędkości światła w przyrodzie żaden obiekt materialny nie może przekroczyć, nawet nie może jej osiągnąć, ale absolutnie także nie może przekroczyć. W związku z tym takie hipotetyczne atomy będziemy w stanie konstruować tak długo, aż dojdziemy do momentu, do liczby atomowej takiej, że elektrony na najbliżej położonej powłoce będą miały prędkości bliskie prędkości światła, a wtedy cała ta teoria się załamie, bo dojdzie do zjawiska, na które się mówi kreacja par i ta cała matematyczna struktura, dzięki której Pekka tą tablicę skonstruował, przestanie być
nie będzie możliwa, znaczy nie będzie prawdziwa. No i ponieważ jakiś czas temu Pekka obchodził swoje 70. urodziny, to myśmy policzyli, że istnieje hipotetycznie jeszcze jeden pierwiastek o liczbie atomowej 173, który jeszcze ciągle mieści się poniżej tej granicy kreacji par, czyli prędkość elektronów na najbliżej położonej powłoce, najwęższej powłoce, jeszcze ciągle jest mniejsza od prędkości światła. I opublikowaliśmy to jako urodzinowy prezent w takim tomie, w którym wszyscy życzyli Pekce 100 lat albo i dłużej życia. No i to jest ostatnia moja folia. Chciałbym tym samym podziękować głównym autorowi tej prezentacji i także chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za uwagę.